Dzień dobry Państwu, witam na portalu Radomsko24 w programie W Temacie. Dzisiaj moim gościem będzie, no właśnie kto? Powiem tak, wystąpił w 96 spotkaniach w reprezentacji Polski, strzelił 15 bramek, był uczestnikiem Mistrzostw Świata w 2002 i 2006 roku, Europy w 2008. Oprócz tego również w 2003 i 2004 roku był najlepszym piłkarzem w plebiscycie piłki nożnej. No właśnie, kto to jest, drodzy Państwo? To łatwo zgadnąć. Jacek Krzynówek skorzystał dzisiaj z mojego zaproszenia na portalu Radomsko24. Witam serdecznie, Jacku. Dzień dobry. Moje takie pytanie pierwsze, bo mi się teraz nasunęło. Co robi piłkarz na emeryturze piłkarskiej? No wbrew pozorom nie ma tego czasu za dużo wolnego. Cały czas gdzieś tam jesteśmy w rozjazdach. Spotkania z młodzieżą, nie z młodzieżą. Też pilnujemy swoich rzeczy. Gdzieś tam ktoś swoje swoich działalności interesów prowadzi. Często, więc... często twoja sylwetka pokazuje się nam na meczach reprezentacji Polski. Przede wszystkim jak gra w Polsce. Nie wiem, czy to jest jakiś klub, bo tam najczęściej jest Jurek Dudek, jeszcze inni byli reprezentanci. Umawiacie się tak, czy po prostu przypadkowo spotykać się? Nie, z racji tego, że udało mi się ugrać aż 96 meczy w reprezentacji. Jestem członkiem klubu wybitnego reprezentanta. To jest taki klub, który zrzesza byłych reprezentantów, którzy mają swego czasu 60 i więcej, a teraz 80 i więcej meczy w reprezentacji, więc na każdym meczu naszej reprezentacji jesteśmy, dlatego być może nas tak często pokazują. No właśnie, jesteście, a czy będziecie? Po tym ostatnim meczu. A dlaczego coś miało się zmienić? Nie, ja biorę to kibicem reprezentacji trzeba być na dobre i na złe czasy. Na dobre i na złe. Ale dobrze, ale jak byś teraz ocenił ostatni mecz z Mołdawią? Co to było? To przed chwilą... No, sami chłopcy nie wiedzą, ci co grali chyba też nie wiedzą, co się stało tak naprawdę. No ciężko wytłumaczyć to, co się tam w Kiszyniowie wydarzyło, prowadząc 2-0 do przerwy i jakby mieć wszystko pod kontrolą nagle. Jakby zamachnięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się jakby posypało i przegraliśmy z drużyną, która jest piątą chyba najgorszą drużyną w Europie, więc to mam nadzieję, że to jest wielki, ale to wielki wypadek przy pracy. To też jakby pokazuje droga, która została obrana przez nowego selekcjonera, czyli troszeczkę odmłodzić zespół, też pokazuje, że takie mecze będą się zdarzały, tylko nie z takimi przeciwnikami. No, ale nie w rozgrywkach, w eliminacjach, prawda? To się zdarza. Mecz meczowi nie jest równy i takie mecze mogą się zdarzyć, załóżmy, nie wiem, z Niemcami, tak jak było 3 dni wcześniej, mogliśmy odwrotnie, przegrać. Tak, dokładnie. A zdarzyło się w Kiszyniowie, to trzeba wziąć na klatę, oni muszą to wziąć na klatę, wyjaśnić sobie wszystkie rzeczy. Tylko problem jest taki, że kolejny mecz reprezentacji jest za 3 miesiące i podejrzewam, że jak będzie pierwszy dzień zgrupowania, no to temat Kiszyniowa na pewno wróci i znowu im, że tak powiem, troszeczkę w tych głowach ten mecz, ten blamasz, ten katastrofalny wynik gdzieś tam będzie siedział. Nowy trener reprezentacji, każdemu się wydawało, że trener, który pracował z reprezentacją Portugalii, z takimi sławami jak Ronaldo, faktycznie zrobi coś z tą drużyną, bo niektórzy kibice mieli takie nadzieje, prawda? Ale to jest jednak bardzo długi proces. Tego się nie da. Nie da się na skróty. Jak wiadomo, celem nadrzędnym jest awans do Mistrzostw Europy. Ten awans jest cały czas w zasięgu, chociaż wiadomo, że te drzwi się gdzieś tam domykają powolutku. No niestety. Ale cały czas jakby jest wszystko w ich głowach i nogach. Trzeba trzymać za nich kciuki. Ale to są takie skutki jakby odmładzanie zespołu. No widać, że w takich kryzysowych momentach, jak to było w Kiszyniowie, gdzieś to się wszystko rozjechało, nie miał kto wziąć jakby wszystkiego na siebie. Ja chciałem zauważyć, że my w meczu z Niemcami, a przede wszystkim w Kiszyniowie, nie dostaliśmy żadnej żółtej kartki. To też o czymś świadczy, jak ten zespół w środku funkcjonuje, więc no jest na czym na pewno pracować i to też jest z każdej porażki trzeba wyciągnąć jakieś tam pozytywy i mam nadzieję, że te pozytywy też zostaną wyciągnięte, nie? Chociaż tych pozytywów jest bardzo mało. W komentarzach dziennikarzy sportowych pojawiała się też taka ocena po tym meczu, że już piłkarze to bardziej myśleli o wakacjach, bo to był ostatni mecz przed wakacjami, rozjazdy i tak troszeczkę byli rozkojarzeni. Zresztą Jan Bednarek chyba tak powiedział, że jakby wychodząc na drugą połowę myśleli, że mentalnie już byli gdzieś tam na wczasach. No to też nie taka... Nieprofesjonalnie. No właśnie o to chodzi. No, to są profesjonaliści, którzy zarabiają naprawdę bardzo dużo pieniędzy i
I nie można się czymś takim tłumaczyć, bo wychodząc na mecz reprezentacji, jako reprezentant grasz z orzełkiem na piersi dla swojego ukochanego kraju, dla prawie 40-milionowego kraju. No jednak to serducho i zdrowie trzeba na tym boisku zostawić, a bez tego, bez biegania i bez walki się nie da wygrać nawet z taką udawą. No właśnie, bo tu też nasuwa mi się takie pytanie, bo często też słyszę takie stwierdzenia. Jak to jest, że w klubach zachodnich, w którym grają nasi zawodnicy, tam naprawdę gryzą murawę. Tam widać ich zapał, widać zaangażowanie do gry. Przychodzi gra w reprezentacji i wydawałoby się, jakby im ktoś nogi powiązał. To są dwa różne kapcie. Ale co, to zależy też to od tego, że tam wiedzą, za co grają i tam muszą zarabiać? Nie, to nie chodzi o pieniądze. Nie. A o co tu chodzi? Reprezentacja a kluby to są dwie różne bajki. Chłopcy grając w klubach łapią formę. Tutaj przyjeżdżając na reprezentację, trener, to nie jest dla mnie trener, tylko jest selekcjoner, powinien wyselekcjonować najlepszych piłkarzy, którzy pasują mu do koncepcji. Oni, gra w reprezentacji to jest wielki splendor, zaszczyt móc reprezentować swój kraj. W klubach łapią formę, mają obok siebie, my jesteśmy jednym, jakby jednostka typu, też biorąc pod uwagę Lewego, czy Zielińskiego, czy nawet jednego Szymańskiego i drugiego, to są mistrzowie danych krajów, czyli Hiszpanii, Holandii, Grecji i Włoch. My tam jesteśmy jednym z wielu. Obok siebie mamy, nie da się ukryć też... Rywalizację, ale często się zdarza tak, że obok siebie mamy lepszych zawodników niż u nas w reprezentacji są. Więc jednostce łatwiej się dostosować do ogółu, czyli słabszemu zawodnikowi łatwiej jest wejść do dobrze funkcjonującego zespołu i jakby te swoje mankamenty zakamuflować. Albo poprawiać je. Albo łatwiej jest poprawić, tak? A z drugiej strony, jak się wchodzi jako lepszy zawodnik do gorszego zespołu, to też bardzo szybko się idzie w dół, więc to są dwie różne bajki. My tam jesteśmy jednymi z wielu. Mamy obok siebie o wiele lepszych zawodników niż to jest w reprezentacji, wychodzi na to, no bo tak to jakby wszystko prześledzić, to tak to wygląda. I tutaj bym upatrywał gdzieś tam pole do manewru, a chłopcy przede wszystkim muszą grać i łapać formę w klubach, a nie przyjeżdżając na reprezentację, no bo tą formę gdzieś szukać. Te zgrupowania trwają bardzo krótko. Tak. Tych meczy jest bardzo dużo i te... Nie tak jak kiedyś, przyjeżdżaliśmy na 3 dni, jeden mecz i żeśmy wyjeżdżali, tylko teraz są 2. Nawet czasami się zdarzało, że były 3 mecze na jednym zgrupowaniu i tych meczy jest bardzo dużo i też no, mówią, że są, że gdzieś tam są zmęczeni tym. Okej, organizmu nie da się oszukać, ale biorąc pod uwagę też jakby patrząc na inne reprezentacje, tak jak Chorwaci, gdzie co niektórzy grali w Lidze Narodów, jedną dogrywkę, drugą, co niektórzy grali jeszcze w finał Ligi Mistrzów, jakoś nie było widać u nich zmęczenia, a u nas, czyli gdzieś tam w głowie siedzi, tutaj trzeba, wydaje mi się, że jest duże pole manewru. Zmienię teraz temat. Odwiedzasz nieraz trzecioligowy klub RKS-u Radomsku, w sensie tym przychodzisz na mecze, przyjeżdżasz na mecze, czy nie? Nie. Dlaczego? Nie mam zaproszenia. Nie dostaję zaproszeń. Nie dostaję zaproszeń? Nie. Nie interesuje cię już teraz? Interesuje, ale jakoś tak nie po drodze nam jest, widzę. No, rozumiem. Nie wiem, może jestem jakąś persona non grata tutaj, nie wiem, z czego to się bierze, naprawdę. No właśnie, to by trzeba było wytłumaczyć, ale chyba nie w tej rozmowie. Pytanie nie do mnie. Mówię, Jacek, dużo cię chyba nie zmieniło, patrząc przede wszystkim na stadion, który od pierwszej ligi za wiele się na tym stadionie nie zmienił. Niestety. Tak, była jedna trybuna, tak jest. Jedna tak, jest trybuna. Jedna, jest też pole manewru, żeby to wszystko rozbudować, ale to też trzeba na to środki, fundusze i też jakby no całe zapotrzebowanie. No, ogólnie region jest nie za bogaty. Cieszmy się z tego, co mamy tutaj. Czyli co, powinniśmy... Są nie, takie realia, rzeczywistość, że na Radomsko czwarta liga to... No na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że to jest maksymalnie. Optymalnie? No wiadomo, że ambicje są duże, oczywiście, bo to trzeba marzyć, trzeba walczyć o swoje.
trzeba mieć jakieś marzenia i fajnie by było, jakbyśmy widzieli RKS znowu w pierwszej, czy nawet w drugiej, pierwszej, może w Ekstraklasie. Historia, pierwsza no, to, jest, to jest historia, ale no, od czegoś trzeba też ktoś zacząć. Ktoś tę historię napisał. Dokładnie, ktoś to napisał. Minie trochę czasu, zanim te czasy wrócą. Mam nadzieję, że jeszcze RKS będzie kiedyś w Ekstraklasie. Bo już nie wszyscy chyba pamiętają, tylko ci starsi mieszkańcy Radomska, kibice, trenerem RKS-u Radomsko był Szmikiewicz. Koordynatorem, tak, dokładnie. Moim pierwszym koordynatorem tutaj tak był pan Leszek. Zresztą często się widzimy właśnie przy okazji meczu reprezentacji, bo też należy do klubu wybitnego reprezentanta. No właśnie, jak tak się spotykacie między sobą, dyskutujecie nad kondycją naszej reprezentacji? Też oczywiście między innymi, ale my mamy też swoje rzeczy. To jest klub, który gdzieś tam, to są byli kadrowicze, którzy rozjechali się po całej Polsce i też mają spotkania z młodzieżą, gdzieś tam później zdajemy jakieś tam sprawozdania z tego, co żeby po prostu nie było tak, że my tylko jesteśmy po to, żeby przyjechać na mecz, popatrzeć, pośmiać się i pojechać. Więc cały czas gdzieś tam jakieś zobowiązania mamy, staramy się uczestniczyć w różnych wydarzeniach sportowych, uczestniczyć przy okazji różnych turniejów, różnych zawodów, więc coś tam się dzieje. Trochę tego też jest mało z jednej strony, ale no czego trzeba i zacząć. A jak oceniasz obecnie młodzież i kondycję fizyczną młodzieży, rozwój sportu? Zaangażowanie młodzieży, może tak? Zaangażowanie, widać, że młodzież jakby no garnie się do sportu troszeczkę, to wszystko wraca. Ja tak porównuję trochę do tych moich czasów, to już troszeczkę czasu minęło, ale my nie mieliśmy takich warunków jak teraz tutaj mają, zresztą widać przypływalni, piękne boisko jest oddane już i ale niepełnowymiarowe. No niestety, no ale no jest, tak? Ja też często korzystam z pływalni tutaj w Radomsku. Jestem pod wrażeniem, co udało się tutaj zrobić, bo fajny obiekt i od momentu otwarcia tego boiska widzimy, że tam z chłopakami, z którymi jeździmy, widzimy, że tam cały czas coś się dzieje, czyli ten obiekt nie jest zamknięty. To jest najważniejsze, bo to jest dla dzieciaków i są teraz wakacje, mają gdzie grać, żeby odejść od tych telefonów, od internetu. No przede wszystkim od tego. No dokładnie, więc mają te możliwości i tylko czekać, aż ten narybek taki trenujący w dobrych warunkach, żeby tutaj miał też no, żeby był, klub z tego korzystał. Też żeby kiedyś, był następca Krzynówka. No może się kiedyś zdarzy. Czyli na nudę, na emeryturze piłkarz nie może narzekać. Nie ma tego czasu za dużo. Wbrew pozorom. Dziękuję Ci bardzo za przybycie, za rozmowę, ale myślę, że zawsze znajdziesz czas, żeby odwiedzić portal Radomsko24. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Jacek Krzynówek dzisiaj był gościem portalu Radomsko24 w programie W Temacie. Liczę na Państwa obecność w poniedziałek, środę i piątek. Program W Temacie. Zapraszam do oglądania i zapraszam. Śledźcie wszystkie wiadomości na portalu radomsko24.pl.